promocyjne. Pan Bóg powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym etapie doświadczenia migracyjnego, od wyruszenia w drogę, od początku do końca. Czytamy w opublikowanym dziś papieskim orędziu na przyszłoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony 14 stycznia. Franciszek przypomina o swym szczególnym zaniepokojeniu smutną sytuacją migrantów i uchodźców, czemu wielokrotnie dawał wyraz. Podkreśla, że każdy według swych potrzeb powinien wielkodusznie, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie odpowiadać na liczne wyzwania, które stawia współczesna migracja. Przyjmować, chronić, promować i integrować te cztery czasowniki, które stanowią hasło przyszłorocznego Dnia Migranta i Uchodźcy, powinny zdaniem papieża określać naszą postawę. Odnosząc się do każdego z nich osobno, Franciszek obszernie przedstawia swe poglądy na to, w jaki sposób powinno się reagować na masowy napływ migrantów. Papież nie ogranicza się do przypomnienia ogólnych zasad, lecz dyktuje państwom konkretne rozwiązania. I tak na przykład przyjęcie oznacza przede wszystkim zapewnienie imigrantom i uchodźcom szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia. Franciszek apeluje też o otwieranie tzw. korytarzy humanitarnych i o zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania. Sprzeciwia się wydaleniom, zwłaszcza do krajów, które nie gwarantują poszanowania podstawowych praw. Podkreśla, że bezpieczeństwo osoby należy zawsze przedkładać nad bezpieczeństwo narodowe. Mówiąc z kolei o ochronie, Franciszek pisze m.in. o potrzebie zapewnienia przybyszom minimalnego realnego utrzymania, swobody poruszania i dostępu do środków telekomunikacji. Szczególną uwagę papież poświęca ochronie migrantów nieletnich. Respektując powszechne prawo do obywatelstwa, powinno być ono uznane i odpowiednio poświadczone wszystkim chłopcom i dziewczętom w chwili urodzenia, czytamy w orędziu. W kolejnej jego części Franciszek pisze m.in. o ułatwianiu łączenia rodzin. Domaga się poszanowania swobody wyznania oraz integracji społecznej i zawodowej, zapewniając wszystkim możliwość pracy, kursów językowych i aktywności obywatelskiej. Na zakończenie mówiąc o integracji, papież pisze o ubogaceniu międzykulturowym. Zastrzega, że integracja nie może być asymilacją prowadzącą do zniszczenia własnej tożsamości. W tym kontekście Franciszek apeluje o przyznawanie migrantom i uchodźcom obywatelstwa, niezależnie od wymogów ekonomicznych i językowych. Ojciec Święty życzy, aby relacje katolików z waldensami i metodystami nie miały wyłącznie charakteru formalnie poprawnego, ale były rzeczywiście braterskie i żywe. Franciszek napisał o tym w przesłaniu na trwający w Torre Pellice pod Turynem synod tych włoskich kościołów. Papież przypomina o przypadającym w tym roku 500-leciu reformacji, z którego to ruchu wyłonili się także współcześni waldensi i metodyści należący do Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Franciszek wyraża życzenie, by obrady ożywiała radość stawania przed obliczem Chrystusa, bo Jego spojrzenie na nas jest źródłem naszego pokoju, gdyż pozwala nam odczuć, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca, oraz w nowy sposób postrzegać innych ludzi, świat i historię. Właśnie to spojrzenie ma ożywiać także relacje ekumeniczne, które powinny zbliżać do siebie uczniów Chrystusa. Krok ku pełnej jedności ze spojrzeniem nadziei, która uznaje obecność Boga mocniejszego niż zło, jest bardzo ważna, czytamy w papieskim przesłaniu. Jest tak zwłaszcza teraz, w świecie naznaczonym przemocą i strachem, rozdarciami i obojętnością, gdzie egoizm odniesienia sukcesu kosztem innych przysłania prostotę piękna przyjmowania siebie, dzielenia się i kochania. Tymczasem chrześcijańskie świadectwo nie może ulegać logice świata. Razem pomożemy sobie nawzajem wybierać logikę Chrystusa i nią żyć. Napisał Franciszek do włoskich waldensów. Czterodniową wizytę w Moskwie rozpoczął dziś watykański sekretarz stanu. Spotkał się już z metropolitą Hilarionem Aufiejewem, przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Stosunków Patriarchatu Moskiewskiego. Kardynał Pietro Parolin wskazuje na konstruktywną atmosferę rozmów, które trwały 2 godziny, 2 razy więcej niż pierwotnie planowano. Musieliśmy poruszyć wiele kwestii, ale powiedziałbym, że atmosfera była bardzo konstruktywna.
Mogliśmy się zająć również problemami dość drażliwymi, w sposób jednak konstruktywny i z wolą przezwyciężenia istniejących trudności, powiedział kardynał Parolin, przyznając, że rozmawiano między innymi o Ukrainie. Pierwszy dzień wizyty watykańskiego dostojnika w Moskwie został przeznaczony przede wszystkim dla rosyjskich katolików. W programie przewidziano spotkanie z biskupami i wieczorną mszę w katedrze Niepokalanego Poczęcia, po której będzie też czas na spotkanie z kapłanami i świeckimi. Jutro kardynał Parolin zostanie przyjęty przez patriarchę Cyryla i będzie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Spotkanie z prezydentem Putinem przewidziane jest na środę w Soczi. Zapytany o tematy, które chce poruszyć w czasie spotkań z rosyjskimi przywódcami, watykański purpurat stwierdził, że na arenie międzynarodowej jest wiele niepokojących kwestii, ale szczególną uwagę chciałby poświęcić tym sytuacjom, w których Rosja jest bardziej bezpośrednio zaangażowana. Tytułem przykładu wspomniał o Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza o dramacie Syrii, a także o konfliktach w Europie, począwszy od Ukrainy i o nierozwiązanych problemach na Zakaukaziu. Kardynał Parolin zaznaczył, że zagadnień jest wiele, a jego wizyta to nie jedyna okazja, by się nimi zajmować, bo utrzymywane są stałe kontakty dyplomatyczne. Jednakże dramatyczna sytuacja ludności, zwłaszcza we wspomnianych przed chwilą przypadkach, wymaga szczególnej uwagi na wszystkich szczeblach, dodał watykański sekretarz stanu. Największym naszym zagrożeniem w najbliższych latach jest wymarcie. Nie wiemy, co historia dla nas przygotuje, ale musimy z pewnością uczynić wszystko, co możliwe, aby uniknąć takiego niebezpieczeństwa, powiedział sekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. W tym roku owa watykańska dykasteria obchodzi stulecie istnienia. Arcybiskup Cyryl Wasyl wskazał jednak, iż wspólnoty różnych obrządków, którymi on i jego współpracownicy mają się opiekować, w całym okresie ostatniego wieku przeżywały trudne chwile. Najpierw społeczności Europy cierpiały prześladowanie ze strony komunistów, a niedługo po upadku zbrodniczego systemu na Bliskim Wschodzie rozpoczęły się walki o władzę oraz niepokoje, do czego doszedł także wzrost muzułmańskiego fundamentalizmu. W wyniku podobnych wydarzeń i sytuacji w ciągu ostatnich 100 lat znacznie zmieniło się geograficzne rozmieszczenie wspólnot kościołów wschodnich. Wielu katolików tych obrządków przebywa obecnie na całym świecie w wyniku migracji, zwłaszcza na terenach tradycyjnie łacińskich lub protestanckich. Powstają tam ciągle nowe eparchie, czyli odpowiedniki diecezji. Często jednak w wyniku asymilacji z miejscową ludnością przybysze zatracają swą tożsamość i dołączają do rytu rzymskiego. Kościół powszechny stara się jednak o zachowanie bogactwa kulturowego różnych obrządków wschodnich, czemu służy w sposób szczególny właśnie działalność odnośnej kongregacji. Nie obawiajcie się przyjeżdżać do Ziemi Świętej. Nie dajcie się zbyt łatwo zastraszyć, słysząc rozpowszechniane wiadomości. Ziemia Święta to ziemia fascynująca, gdzie pielgrzymi mogą spokojnie przybywać. W ten sposób apelował w Rimini do wiernych ojciec Francesco Patton. Franciszkański kustosz Ziemi Świętej jest gościem rozpoczętego wczoraj mityngu przyjaźni narodów. Włoski zakonnik podkreślał znaczenie pielgrzymek dla chrześcijan w ojczyźnie Jezusa. Poza oczywistą wartością duchową dla samego pątnika jest to wyraźny znak solidarności Kościoła powszechnego z miejscowymi wyznawcami Chrystusa. A ich liczba nieustannie spada, co jest dotkliwie odczuwalne, zwłaszcza na terenach ogarniętych wojną. W Aleppo w Syrii z 300 tysięcy chrześcijan pozostało 30 tysięcy i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że większość wyemigrowała stamtąd na stałe. Ojciec Patton wskazał jednak, że nie wierzy, aby Bliski Wschód miał pozostać bez chrześcijan. Powody do optymizmu dają choćby te nieliczne rodziny, które starają się wrócić na swoje ziemie po ustaniu tam przemocy. Kustosz Ziemi Świętej wypowiedział się także na temat dialogu. W kontekście Bliskiego Wschodu chodzi nie tylko o dialog międzyreligijny czy polityczny, ale i o umiejętność codziennego współistnienia ludzi ze sobą. Tu chrześcijańskie świadectwo jest bardzo ważne, choć dialog nie zawsze jest łatwy. Istnieją niebezpieczeństwa dla dialogu, o który się staramy nie ze względu na jakąś dobrotliwość, ale dlatego, że jest to jedyne antidotum na konflikt cywilizacji, powiedział ojciec Patton. Gdy usuniemy dialog, co pozostanie? Tylko logika siły. Nawet jeśli wydaje się to trochę naiwne, w rzeczywistości bez dialogu życie razem staje się niemożliwe. Zapraszam wszystkich.
wszystkie parafie archidiecezji Manili do obchodzenia najbliższych 9 dni jako czasu na zanoszenie modlitw podczas każdej mszy za spokój duszy zabitych w tej wojnie, o siłę dla ich rodzin, wytrwałość dla wychodzących z uzależnienia i nawrócenie dla zabójców. Taki apel wystosował kardynał Luis Antonio Tagle, odnosząc się do prowadzonej przez rząd prezydenta Duterte krwawej wojny z handlarzami narkotyków. Hierarcha w specjalnym liście pasterskim wzywał do znalezienia innego, bardziej pokojowego podejścia do problemu. Wskazał przy tym, że często śmierć w wyniku kampanii władz ponoszą ofiary całego procederu, czyli osoby uzależnione. Wśród nich najczęściej są to ludzie młodzi lub osłabieni psychicznie czy duchowo. Kardynał Tagle porównał zabitych bezbronnych do biblijnego Abla i przypomniał, że ich mordowanie stanowi podobną zbrodnię w oczach Boga. W dosłownej wojnie administracji prezydenta Duterte przeciwko nielegalnemu handlowi narkotykami śmierć poniosło już około 8 tysięcy sprzedawców i użytkowników substancji odurzających. 2 minuty dla Kaju. Rafał Łączny. Do łagiewnickiego sanktuarium przybyli wczoraj uczestnicy czwartej obrony. Konsekrację sanktuarium Bożego Miłosierdzia, której 15 lat temu Bożemu Miłosierdziu. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski mówił do przybyłych, że krzyż Chrystusa wyraża najbardziej przejmujące pochylenie się miłosiernego Boga nad ziemią. Bo on, ten duch prawdy, może odsłonić nam całą rzeczywistość krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Krzyż bowiem, Chrystusowy krzyż z Golgoty, stanowi najbardziej przejmujące nachylenie się nieba nad ziemią. Stanowi szczególne nachylenie się miłosiernego Boga nad naszą grzeszną rzeczywistością. W pielgrzymce wzięło udział około 10 tysięcy wiernych. W ciągu zaledwie tygodnia od uruchomienia zbiórki SMS na rzecz poszkodowanych przez wichurę udało się zebrać 1 000 000 złotych, informuje Caritas Polska. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pomoc poszkodowanym i usuwanie skutków kataklizmu. Sama zbiórka SMS-owa potrwa do końca sierpnia. Aby pomóc, wystarczy wysłać wiadomość o treści wichura pod numer 72052. Koszt to 2 zł i 46 groszy lub dokonać wpłaty na konto Caritas. Także wiele polskich diecezji włączyło się w organizację pomocy. W niedzielę zbiórka ofiar miała miejsce na przykład w archidiecezji gnieźnieńskiej czy lubelskiej. Wiadomo już, że środki zbierane będą także na przykład w archidiecezji częstochowskiej, przemyskiej czy diecezji siedleckiej. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Radio to TFM w rekoncji Tabardi Baby Landstrumentra. U nas same oryginały, znowu burza, znowu wiatr i będzie, proszę Państwa, lało. Radio Concita. Czy mamy tutaj 3 filmy, one wchodzą. Sekrety Makryny Mieczysławskiej. Popołudniówka. Także proszę Państwa, zapraszamy wszystkich studentów. Będziemy czytać Biblię, wspólnie będziemy komentować i już proszę dzwonić do naszego radia. To KFM, Rokuncita Barbie Baby Langstrom Extra. Lipska nie będzie odbierała, bo to przecież jest tubek. I ponieważ tylko o pieniądzu ona myśli, to więc nawet Biblia to jest bez sensu, żeby ona tu cokolwiek mogła powiedzieć, nawet gdyby chciała. A czas leci, czas leci. Ona leciała, biegła, wiesz, z palemką do Kryśki, żeby się tej Kryśce podlizać, bo ona jak nie śniadanko, to coś tam jej dała zjeść, bo ona kiedyś w ogóle grosza nie miała na jedzenie, a teraz jak tu pracuje, no to... Ja mówię, słuchaj, dałam ci łóżko.
to mimo wszystko o pieniądzu tak myśli. Jaka to durny babsztyl. Po prostu Janek Witek jeszcze kiedyś, jak ubezpieczył siebie, to przez przypadek na tę Lipską ubezpieczył 10 tysięcy na wypadek śmierci. No okazało się, że w szpitalu, proszę Państwa, na Dwernickiego chciałam powiedzieć, no tak, właściwie to na tej ulicy jest szpital wojskowy, Janek Witek umarł na zawał serca. No i ona już tak się ucieszyła, że 10 tysięcy dostanie z ubezpieczenia. Nic nie dostała, bo Janek Witek miał zaległości i to się wszystko pokryło. Ona nic nie dostała, ni grosza. Także proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. To KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Także proszę tutaj słuchać. Także proszę Państwa, żeby... I to, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe, Została w butach, jeżeli Janek Witek jak w noszy szedł po pety, to musiał ją przepędzić, ona się dała trzęsła galareta, proszę Państwa, bo musiała przecież udrożnić, musiała wstać, żeby Janek Witek mógł przejść, bo już nie miał tych pieniędzy, ale to tylko dlatego, że ona 5 złotych nawet nie miała i tych dwóch paczek, a nie, co ja mówię, paczka kosztuje 12 złotych papierosów. Paczka kosztuje 13 zł papierosów. Albo może po 6 do pułkownika, ale ona i tego nie miała, to więc jak raz się wróciła do naszego domu, Lipska, to Janek Witek ją za tą wypełnię wypędzać. Muszę się kapić na tym, proszę Państwa. Wypędzać Lipską, że poszukałeś mnie, chciałaś tutaj tylko do tego domu wejść. Wcale nie masz tych papierosów, to się grzebiesz po torbie. I ona zaczęła, znalazła te papierosy, ale potem już Jankiem Witkiem zaczęła rządzić, zaczęła pomiatać, proszę Państwa. No, nie nadaje nasze radio. I to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Także proszę z nami, proszę z nami. Tutaj mamy najprawdopodobniej Warszawę. I ta babka, taka czarnula, taka brzydka czarna siedziała w Getting Bank na Świętokrzyskiej 14 i zaczęła tam pytać się o te pożyczki wszystkie. Ja mówię, czy pani może chce zrobić tak jak w Millennium z tych wszystkich pożyczek jedną pożyczkę? Także proszę Państwa, jeżeli takie dziaduwy chcą tak robić, to niech one się wypchają, bo w Millennium, proszę Państwa, przynajmniej robi się z wielu pożyczek jedną pożyczkę, żeby ludzie no, dużo nie mieli do roboty. Poza tym jest ubezpieczenie, poza tym jest to, poza tym jest tamto. Także pozdrawiamy serdecznie Państwa, buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. No, także największą żebraczką jest Rysia, jest matką tych wszystkich żebraczek, natomiast Litka jest największą debilką. Ja mówię, słuchaj, jesteś taka miła, taka gościnna, sama na nie swoim łóżku, leżysz tutaj na łóżku Langström, na łóżku Langströmowej, czyli na moim łóżku, nawet był dzielnicowy, to ci powiedział parę zdań, że pani proszę zachowywać się. Jesteś u kogoś gościem, dostałaś łóżko, to ty się zachowuj. No, a ona, jak ten kurczaczek przyszedł i jeszcze narzeczoną przyprowadził, ja mówię i zobacz, i co kurczaczek, jakiej jest opcji? Kolorowy? Raczej ty jesteś kolorowa, jak ten czarny Roman no, się zachowujesz jako ta psychiczna, jako ta psychiczna, jako bezdomna. No. Która bezdomna, bo skręciła się po noclegowni, no. Po chwie pluskwy, miała, przyniosła do Janka Witka pluskwy. Spał po psie na materacu i drapał się po głowie i mówi codziennie się drapał po tej głowie, że mi do głowy nie przyszło właśnie, że to jest jakieś robactwo, ale rzeczywiście, ja mówię, słuchaj, po psie to po psie, pies ma inne, no ale rzeczywiście tam coś było. Także proszę Państwa, gdy nadaję nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langström Extra, to musicie Państwo wiedzieć, że nasze opowiastki, nasze opowieści
są oparte na faktach, czyli że są prawdziwe. No, proszę się nie bać, nic tu. Mogą być pozmyślane imiona, mogą być pozmyślane nazwiska, proszę Państwa, ale tak to się nic tu nie dzieje. No, także krzywdy nikt tutaj nie ma, za obopólną zgodą, ale że widzicie Państwo, ludzie nie rozumieją tych, którzy mieszkają na ulicach. Ja znam bardzo dużo takich ludzi, znam historię, znam sytuację i wiem, że Kościół katolicki pomaga ludziom wyjść z bezdomności, bo miałam do czynienia z tym, pracując w wolontariacie. Proszę Państwa, z tym, że niektórym ludziom nie chce się wychodzić z bezdomności, nie opłaca się, bo taki przedłowicz, jakby miał te 200 zł zapłacić za mieszkanie socjalne, 190 czy 215, to on by wolał to przepić. Dlatego chodzą po tych wernisażach na te bankiety, wciskają się, a to tu, a to tam, nie chcąc zapłacić ani grosza. Ja wiem po tej Anicie, że ona, gdybyś tak ci brakowało 2 złote, złotówka, czy nawet 50 groszy, ona nigdy nie ma pieniędzy. Ona chodzi jako piąte koło u wozu, jako statystka pracuje, filmy kręcą tu w Warszawie, to ma cały dzień jedzenia, dadzą biedną zupę rano, tym pseudoaktorom, potem dadzą obiad, jakąś pizzę czy co, i ona jest w niebo wzięta, że jeszcze dostanie 100 zł. To ja mówię więc do tej Lipskiej, która kręcenie, wiesz. Zespół Downa ma w tym swoim wielkim łbie, jest tłusta i gruba, karłowata jak Mareczek. No i teraz ja mówię, słuchaj Lipska, jesteś po prostu psychiczna i musisz teraz na siebie zapracować. No to więc dałyśmy tu jej posiedzieć, proszę Państwa, w budce, no, jako ochroniarka. Ale ona tak, świateł nie pogasiła po nocy, tylko w jednym, proszę Państwa, zgasiła. Także do dupy taka robota. No i już ten Zibi, ona go nazywa Zibi, bo on przychodzi, a że krzyczy, ja wie, a co, będzie się uśmiechał do ciebie, jak ty jesteś głupia? No jak można światła nie wyłączyć? Ja mówię, od razu widzę, że u kierowników się świeci światło, proszę Państwa. Się świeci światło, to kierownik. No, także głupia baba. No, a przyleciał Rysia i z domu widzi, że się światło świeci. Ja mówię, to jak to Rysio miał nie zauważyć, że się światło świeci? Rysio nie głupy, Rysio nie ślepy. No. Radio Kończyna, będziemy kontynuować. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie i że te buziaczki Państwu przesyłamy. Bądź zdarowa, kak korowa, krasiwa, kak świniaczka. Czyli warto wiedzieć, co się dzieje w świecie, proszę Państwa. Warto wiedzieć, co jest grane w świecie, jaka muzyka jest. Także radio włączone, proszę Państwa, musi być. Zapraszamy. Bardzo dobry i początek sezonu. Muszę powiedzieć, że jedna rzecz jest, że oczywiście musimy zanalizować Wisły Kraków, ale najważniejsze się skupić sami na siebie, a pokazać, że umiemy potrafić grać dobrą piłkę. A obrońca Wisły Maciej Sadlok wie, czego można oczekiwać po zawodnikach Zagłębia. No ja myślę, że Zagłębie znane jest z tego, że szczególnie u siebie dość mocno doskakuje do rywala i za wszelką cenę starałem się zdobyć szybką bramkę, żeby mieć mecz pod kontrolą. I myślę, że też może tak to wyglądać, natomiast my również mamy jakiś plan na ten mecz, jak na każdy inny i na pewno nie będzie to dla nas zaskoczeniem, że znajdziemy się w takiej sytuacji, bo też mamy gdzieś tam coś zaplanowane, jak się temu przeciwstawić. Początek meczu Zagłębie Wisła o 18:00, nasze wiadomości pod koniec pierwszej połowy. Polskim Radiu 24. Za 20 minut będzie 17:00. Prokuratura dementuje informacje podane przez Dziennik Rzeczpospolita. Na ten ujawnia nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku ze stycznia tego roku. Wypadku, w którym zginął poseł Kukiz 15 Rafał Wojcikowski. Z artykułu wynika, że doszło do uszkodzenia przewodu. Akumulator był poza autem i są rozbieżne relacje świadków w sprawie włączenia bądź też niewłączenia świateł awaryjnych w aucie należącym do parlamentarzysty. W związku z tą informacją i z tym artykułem Rzeczpospolitej, która powołuje się na swoje źródła w
prokuraturze i rozmowy z ekspertami i biegłymi. Prokuratura Krajowa wydała komunikat, a w nim informuje, że według obecnego, że według badań biegłych stan techniczny pojazdu nie miał żadnego związku ze śmiertelnym wypadkiem parlamentarzysty. Nasz reporter rozmawiał na ten temat z prokuraturą okręgową w Łodzi. Oto co powiedział mu prokurator Jacek Paguła. Zebrany materiał dowodowy w tej sprawie, o którym media były na bieżąco informowane, nie uległ żadnej zmianie. Do dnia dzisiejszego możemy powiedzieć, że w tej sprawie dysponujemy dwoma opiniami biegłych z zakresu mechaniki pojazdu. Pierwsza z tych opinii, wydana w marcu 2017 roku, wykazała, że żaden z elementów pojazdu, układów pojazdu mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, to jest w szczególności układ hamulcowy, układ kierowniczy, układ jezdny, nie były uszkodzone przed wypadkiem. Były one sprawne technicznie. Ponieważ jednak oględziny pojazdu rzeczywiście wykazały uszkodzenie jednego z przewodów hamulcowych, to też zwrócono się do biegłych o opinię, która miała pogłębić badania dotyczące tejże właśnie okoliczności, aby jednoznacznie wykazać, w jaki sposób i w jakich okolicznościach mogło dojść do uszkodzenia tego przewodu hamulcowego. I ta druga opinia, wydana w kwietniu 2017 roku, potwierdziła, że stan techniczny układu hamulcowego nie miał wpływu na zaistnienie wypadku, ani nie miał związku z przebiegiem wypadku. Z opinii tej wynika, że jeden z przewodów hamulcowych, a konkretnie przewód hamulcowy tylnego lewego koła samochodu, którym kierował pan poseł, został rozdzielony na skutek działającej jednorazowo odpowiednio dużej siły rozciągającej i zginającej. Tyle na ten temat mówi opinia biegłych i do dnia dzisiejszego w tej sprawie nie mamy żadnych nowych ustaleń, a w szczególności takich ustaleń, które by mogły wskazywać, że doszło do jakiegoś uszkodzenia przewodu hamulcowego przed zaistnieniem wypadku. A jeśli chodzi o kwestię akumulatora, który znajdował się 20 metrów od samochodu posła, biegli mówią, że żadna siła nie była w stanie wypchnąć tego urządzenia z wnętrza samochodu. Nie mamy jeszcze opinii, która została zlecona biegłym z Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa. Zakres pytań, które są tutaj postawione biegłym, jest dosyć rozległy. Wypadek wzbudził bardzo wiele wątpliwości i pytań ze strony parlamentarzystów Kukiz 15 i oni też czekają na te opinie biegłych, o których informuje prokurator Jacek Poguła z prokuratury okręgowej w Łodzi. Poseł Rafał Wójcikowski, to wiemy na pewno, twierdził, że dostawał pogróżki, a potem jak zaczął inwestować na giełdzie i przeglądać się transferom finansowym spółek, które na tej giełdzie papierów wartościowych też inwestowały i działały. Też mówił o swoich wątpliwościach i podejrzeniach kolegom z ruchu Kukiz 15, Jarosław Porwich, w naszym programie tuż po 16:00. Mówił tak. Kolejny wątek dotyczy tego, o czym mi sam Rafał Wójcikowski mówił chyba w przedostatniej rozmowie przed śmiercią, o pewnych rozwiązaniach, które szykował, które dotyczyły ustawy hazardowej. Chodziło o to, żeby pieniądze właśnie z hazardu docierały tam, gdzie powinny, czyli do budżetu państwa, a nie tam, gdzie docierają, czyli w różne dziwne miejsca. A naszym gościem jest autor artykułu w dzienniku Rzeczpospolita, Marcin Dobski. Dzień dobry. Panie redaktorze, prokuratura mówi, że trzeba zdementować informacje, które zawarł pan w swoim artykule w Rzeczypospolitej. Czy zgadza się pan z taką opinią? Chodzi głównie o ten przewód hamulcowy, o to, że nie, bo, że nie było to, że był to jeden przewód dotyczący jedynego tylko z kół, a nie wszystkich czterech i niecałego układu hamulcowego. A w artykule jest wyraźnie napisane, że chodzi o przewód hamulcowy, nie przewód hamulcowy. Nie bardzo. No choć niektórzy mówią, że być może zabrakło precyzji i mowa i zrozumiane to tak, jakby chodziło o cały układ hamulcowy w samochodzie, który mógł być przyczyną wypadku, a wokół tej sprawy mówiło się i stawiało różne teorie przebieg wydarzeń. To znaczy właśnie, bo tutaj myślę, że należy wyjaśnić. Myślę, że większość innych mediów, która opisywała mój artykuł, no to nadinterpretowała niektóre moje ustalenia. Ja przed chwilą jeszcze raz przeczytałem komunikat prokuratury, przeczytałem jeszcze raz swój artykuł i wygląda na to, że prokuratura zdementowała doniesienia niektórych mediów. A nie pana artykuł? No tak, bo to jest wyraźnie napisane, tak. Nie jest napisane, że był uszkodzony przed wypadkiem, tylko nie, w każdym razie nie jest tak napisane, tak. Z drugiej strony jest informacja podana, że pośrednika łódzka nie dopatrzyła się, że mógł zostać celowo uszkodzony, tak, jest to też zawarte. To właśnie tutaj nie bardzo rozumiem. To
informacji bardziej niż naszych. Bo te informacje, które pan zawarł, informacje i też, które dostał pan z prokuratury ze swoich źródeł informacji, mogły wskazywać się na to, że ten wypadek nie był tylko zbiegiem okoliczności, to dramatycznym zbiegiem okoliczności, ale rzeczywiście za śmiercią parlamentarzysty kryje się coś więcej, o czym zresztą parlamentarzyści Kukiz 15 mówili od samego początku, o czym też mówił poseł Rafał Wójcikowski, kiedy informował o tym, że dostaje pogróżki. No właśnie, artykuł ma na celu pokazanie tych wątpliwości, tak? Akumulator, który był oddalony 20 metrów od auta, podczas gdy jeden ze znających kierowca białego tira, tak, to jest właśnie w najnowszym moim artykule, zeznał, że auto było na światłach awaryjnych, no to z akumulatora trudno by było dodać. Kierowca taka Forda Transita, który uderzył w autobusa, w kolei mówił, że było ono nieoświetlone. Więc tutaj są no, wykluczające się zeznania, tak? No ale to rzeczywiście ciekawe. Dlaczego pan jeszcze, mam jedno pytanie, napisał o tym w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej? Dlaczego akurat dzisiaj? Tak, bo dziś też są testy na Krajowej Ósemce. Czy to jest przypadek, czy... Nie. No to go znaczy śmiegło. Musiałem sobie to potwierdzać różne rzeczy, a że przypadkiem bo wypłynęła ta informacja, no to też ją zawarłem. Także moim zdaniem dobrze się złożyło. Bardzo dziękuję. Marcin Dobski z Rzeczpospolitej był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To Polskie Radio 24. Będziemy do tego tematu z pewnością jeszcze wracać. Dziś w nocy prokuratura informuje, że przeprowadzi eksperyment na krajowej trasie S8 w sprawie wypadku, w którym zginął parlamentarzysta Kukiz 15 Rafał Wójcikowski. Stąd też utrudnienia. Informacje, jakie ominąć się także na naszej antenie, no i na portalu polskieradio.pl. Polskim Radiu 24. Ponad 40 milionów złotych to kwota, jaką rząd przeznaczył na pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic, które spustoszyły północ Polski. Jak poinformował rzecznik rządu Rafał Bochanek, część pieniędzy już trafiła na konta wielu osób w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Pomoc swoją drogą, ale bardzo ważny jest system wczesnego ostrzegania, a ten w Polsce nie działa najlepiej, mówił w poranku Polskiego Radia 24 polski łowca burz Artur Solowiecki. Nie patrzeć na granice administracyjne, bowiem zjawiska pogodowe, burze i inne takie niekorzystne zjawiska nie uznają tych granic. Po prostu trzeba śledzić wszystko na właśnie systemach radarowych i sieciach, nie wiem, na przykład detekcji wyładowania atmosferycznych i w zależności od tego, jak się nam sytuacja rozwija, to tak wydawać te ostrzeżenia. Jest szereg na przykład sygnatur radarowych, czyli takich charakterystycznych układów ech radarowych, które można zauważyć w takiej groźnej komórce burzowej, świadczących o tym, że na przykład dana burza jest bardzo groźna. Naszym obowiązkiem, to moralnym obowiązkiem jest to, żeby następnym razem takiej sytuacji po prostu nie było. My jako stowarzyszenie od 2008 roku ostrzegamy i informujemy, że system, który działa w Polsce, nie jest dobrym systemem ostrzegania przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi. I że trzeba jednak tutaj w przypadku zwłaszcza burz stosować te rozwiązania, które są praktykowane w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu mają już doskonałe doświadczenia w zakresie prognozowania tych groźnych zjawisk. Więcej o pogodzie i prognozach i o tej wojskowej pomocy i finansowej pomocy rządu powiemy po godzinie 18:00, tu Polskie Radio 24. A teraz zmieniamy temat, bo sprawdzamy, co dzieje się w Hiszpanii. Barcelona jest wciąż pełna turystów i to mimo ostatniego zamachu, w którym zginęło w sumie już 15 osób. Niedawny podwójny zamach w Katalonii nie wystraszył turystów z Barcelony. Tak wynika z pierwszych informacji miejscowych służb turystycznych. W czwartek zamachowiec wjechał furgonetką na jedno z najbardziej popularnych wśród turystów miejsc. W ataku tylko na promenadzie La Rambla zginęło 13 osób. Mimo to turyści przyjeżdżają. Bariery są nowe instalowane, te ruchome zapory w najbardziej uczęszczanych miejscach i mówią, że nic nie jest w stanie ich wystraszyć. Dziś do groźnego incydentu doszło także w Marsylii. Tam mężczyzna dosłownie staranował przystanki autobusowe, zabijając i raniąc ludzi. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna, ale brak dowodów na to, by był to zamach terrorystyczny. Raczej
sama sprawca tego wypadku miał problemy psychiczne i to jest też ustalane. Co robić w razie tego typu wydarzeń, w razie ataku terrorystycznego, ewentualnie w razie ataku szaleńca, który próbuje nas rozjechać samochodem? Naszym gościem jest były snajper w jednostce GROM, obecnie instruktor GROM Group, major Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie majorze, w pierwszym odruchu mamy ochotę albo upaść, albo uciekać. Co robić, kiedy jesteśmy świadkami zamachu terrorystycznego, kiedy słyszymy wystrzały, kiedy słyszymy panikujący tłum? Jak się wtedy zachować, żeby mieć największe szanse przeżycia? I to, co pan powiedział, to są dwa elementy, które powinniśmy zastosować, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli jesteśmy w stanie się oddalić od miejsca, z którego słyszymy strzały, w sposób bezpieczny, to wtedy powinniśmy się jak najszybciej oddalić na jak najmniejszą odległość, żeby być jak najdalej od zagrożenia. Natomiast jeżeli taka szansa nam uciekła i nie ma takiej możliwości, to połóżmy się, poszukajmy jakiegoś schronienia, korzystajmy z jakiegoś muru, z jakiegoś samochodu, spróbujmy wejść do jakiejś restauracji czy jakiegoś sklepu, który jest gdzieś w pobliżu, który zagwarantuje nam takie względne, większe bezpieczeństwo niż to, co moglibyśmy mieć, pozostając na tej na przykład osadzie. A jeśli ulica jest bardzo zatłoczona, tak jak w tej chwili, lipiec, sierpień, czy sezonu turystycznego, mnóstwo turystów z kraju, z turystów z zagranicy, słyszymy strzały w oddali albo w pobliżu, czy wtedy też uciekamy, czy raczej chowamy się za jakimś murem, za kamieniem, za drzewem? Jeżeli mamy możliwość ucieczki, to jest to, co wszyscy polecają. Uciekajmy jak najdalej. Nawet w ogromnym tłumie turystów? Jeżeli jest tłum, starajmy się zejść jak najbardziej na zewnętrzne strony tego tłumu, dlatego że w środku jesteśmy najbardziej zagrożeni na niebezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym, że osoby, które uciekają, stanowią taki potencjalnie łatwy cel, bo one przyciągają wzrok tego napastnika, tego bandyty, który będzie chciał rządzić jak największą krzywdę. Natomiast jeżeli będziemy mieli taką możliwość, pomimo tego, że będziemy mogli gdzieś przykucnąć, biec takim trochę skulonym, takim skulonym ciałem, ewentualnie biec takimi skokami w lewo, w prawo, żeby utrudnić to celowanie i w sposób bezpieczny oddalić się z tego miejsca, jeżeli jesteśmy w stanie to wykonać, to zalecałbym jak najszybciej oddalić się od tej strefy niebezpiecznej, od tej strefy zero, która jest dla nas najgroźniejsza w danej chwili. A co, jeżeli wbiegniemy do jakiegoś sklepu, tak jak pan mówi, i terrorysta wbiegnie za nami? Jeżeli terrorysta wbiegnie za nami, spróbujmy się ukryć gdzieś w tym sklepie. Wykorzystujmy jakieś, nie wiem, na przykład sterty ubrań, jeżeli to będzie sklep z jakąś odzieżą. Wejdźmy na zaplecze, wykorzystajmy jakieś pomieszczenie, w którym możemy się zamknąć. Wyciszmy telefon, to jest bardzo istotne, żeby ten telefon nie zadzwonił. Udawajmy, że nas tam nie ma, dlatego że terrorysta nie będzie przeszukiwał tego sklepu, dlatego że on chce szukać jak najszybciej, czy też chce spowodować jak największe straty, więc on nie ma czasu na to, żeby dokładnie przeszukiwać ten sklep. Natomiast jeżeli już by doszło do takiej sytuacji tragicznej, że znajduje nam, musimy podjąć walkę. A jeśli jest uzbrojony napastnik, mimo wszystko? Mimo wszystko to jest nasza ostatnia deska ratunku, jeżeli tak mogę powiedzieć. No, nie mamy innego wyjścia, jeżeli ktoś mierzy do nas z broni i jesteśmy już, że tak powiem, odkryci, no to jedyną szansą na to, że coś w tej sytuacji uda nam się wykorzystać, to to, żeby podjąć walkę i postarać się tego napastnika zneutralizować. W takim razie najlepiej pójść na jakieś chyba kursy szkoleniowe, żeby wyrobić sobie tego typu nawyk i ewentualnie czujność. Panie redaktorze, myślę, że tak, dlatego że w obecnych czasach szczególnie. Tak, takie prewencyjne działania są jak najbardziej potrzebne, dlatego że w innych państwach doświadczenie pokazuje, że nawet w szkołach, w liceach, w gimnazjach są prowadzone takie kursy dla młodzieży, są prowadzone takie kursy dla instytucji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało specjalny poradnik na temat tego, jak się zachować w sytuacji zagrożenia terrorystycznego i udział w takim kursie na pewno pomaga otworzyć oczy osobom, które nie znają sobie do końca sytuacji, nie wiedzą do końca, jak z tym zagrożeniem działać. No właśnie, jak działać? O tym w Polskim Radiu 24 był oficer jednostki wojskowej GROM, major Tomasz Kowalczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tu Polskie Radio 24. Za chwilę debata dnia. Dziś z udziałem publicystów. Naszymi gośćmi będą Wojciech Wybranowski z Tygodnika do Rzeczy i Jarosław Włodarczyk z Press Club Polska. Sprawdzimy prognozy polityczne na jesień. To tylko jeden z tematów, a więcej szczegółów po 17:00 po informacjach dnia. Do usłyszenia. Reklama. To
Jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Przyczyny? Dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo leczy uciążliwe objawy żylaków. Poza tym tabletki Rostil są dostępne bez recepty. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z kłogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Koza? Łap ją! Zrobimy sobie regeneracyjną mleczną kąpiel i zatrzymamy lato tylko dla siebie. Daj spokój. Na skuteczną regenerację całego ciała są naprawdę lepsze sposoby. Zachowaj energię lata na dłużej. Sięgnij po balsam do ciała, odżywkę do włosów, paznokci i pomadkę do ust. Dołącz do klubu Rossmann i zapłać o 49% mniej za produkty do letniej regeneracji. Porozmawiajmy o regeneracji Rossmann. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie pozytywu. Dlaczego powinien to? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety pozytywu wyciąg strzyżek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozytywu, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Chcesz zadbać o wątrobę? Wypróbuj. Z wyciągiem żłobka. Także proszę Państwa. Niech żyje! Radio to za dużo ma reklam, za dużo!